Hej, 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 dobry dzienek, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Battle Brothers z modem Legend. I tak, odpoczynku nadszedł kres. Ale zanim przejdziemy do zadań, które mamy tutaj w Wellersheim, w tym oba jednoczaszkowe, czyli powinny być de facto takie, no powiedziałbym, proste, to zrobimy sobie parę rzeczy w Rietinju. A dokładniej rzecz ujmując, chodzi o ten bounty board. Bo jak zauważyliście lub nie, w ostatnim czasie dużo pojawia się nam postaci imiennych, za które możemy dostać od 300 do 750 koron, jeżeli byśmy takowego bohatera po stronie przeciwników ubili. Więc weźmiemy sobie ten bounty board. Mogliśmy jeszcze Security Chest i Watcher Totem wziąć, ale myślę, że ten bounty board jest o wiele lepszy do tych celów, jakie w tym momencie wypełnia nasza kompania. Tak więc przejdźmy sobie może do wytwarzania. No niestety nie możemy wytworzyć olejku wężowego. Zobaczmy market. No i tak powiedziałbym średnio. Jak wypada ilość osób? 18 na 18 i moglibyśmy wziąć ewentualnie jeszcze dwa osły, żeby stworzyć taką z prawdziwego zdarzenia karawanę, ale myślę, że o kurczę, 28 tylko za to drewno? Kiepsko. Dobra. Mamy pełną gamę potrzebnych nam surowców, więc tutaj nas raczej nic nie zainteresuje. Przejdźmy więc może do zadania. Baron Cicero von Rumold wyjaśnia, że potrzebuje, byś zniszczył karawany. Pytasz go, dlaczego właściwie szlachcic z jego pokroju chciałby, żeby wykonał takie zadanie. Ale mężczyzna nie podaje szczegółów. Jego główne żądanie jest dosyć proste. Zniszcz karawanę i zabij wszystkich, którzy się tam znajdują. Musi to wyglądać na dzieło wandali. W przeciwnym razie szlachcic może zostać o to oskarżony. Zrozumiałeś tę ostatnią część zadania, najemniku? Oczywiście, że tak. Jesteś przecież mądrym facetem, prawda? Crollen Cook do Havelberg. Czekajcie. Crollen Cook. Havelberg. Crollen Cook. Havelberg. Czy ja chcę się aktywnie angażować w wojnę? Nie, myślę, że nie. Weźmy w takim razie zadanie lokalne. Spotykasz mężczyznę opierającego się o słupek werandy, który wita cię. Lando roztropny cię szukał, najemniku. Możesz go znaleźć tam, w głębi wsi, w gminie. Nieznajomy wskazuje głową duży budynek położony nieco dalej od drogi. Mam nadzieję, że uczynisz dobrze, najemniku. Mieszkańcy Wellersheim są ostrożni w stosunku do ciebie, ale to nie znaczy, że ich serc nie można zdobyć. Kurz pokrywa stół Landro Roztropnego, ale jest na nim miejsce dziwnie czystsze od pozostałych, na które wskazuje gestem. Tam zwykle stała moja demoniczna statuetka. Jak sam możesz zauważyć, oznacza to, że zniknęła. Kiwasz głową. Faktycznie, wygląda jakby czegoś tam brakowało. Złodzieje, którzy ją ukradli, powinni być łatwi do wytropienia. Ci bandyci dobrze myślą w nocy, ale w ciągu dnia popełniają mnóstwo błędów. Ślady stóp, źle wydane korony. Powinieneś być z łatwością w stanie ich wyśledzić. Patrzę na ciebie surowym okiem. Rozumiesz, najemniku? Chcę, żebyś odzyskał moją własność. Chcę, żeby została umieszczona tam, gdzie jest jej miejsce. I chcę, żeby ci złodzieje zginęli w błocie. No i tutaj bardziej takie nam znane zdanie, które no w ostatnim czasie nie występowało, z racji faktu, że robiliśmy zdania dla rodu, tak, czyli bardziej ogólne, jeżeli chodzi o teren. Weźmy to zdanie. Będzie trochę walki. Już widzę ślady.
więc wyruszmy w tamtą stronę. I spróbujemy upolować bandytów, złodziejaszków, którzy ukradli statuetkę naszemu możnowładcy. Okej, są. Bierzmy ich. O, cholera. Dobra, jakoś dam radę. Zagapiłem się i... A. Od razu w Ludburgi scelują. O kurde. Oberwała w rękę. 26 przez to i 60. Dobra. Tego. Dwa razy. Okej. Okay. Któż to teraz? Wegibert. Tylko 9. Ci z kolei mają tarcze wszyscy. 45, 39, 34. Teraz próbujemy upolować tego, co w dołku siedzi. Raz oberwał. Jesteśmy na bardzo dobrej pozycji, bo górujemy w tym momencie, ale żeby to się nie zmieniło... Dobra, może na razie tutaj przeczekamy. O, Ragen. Ragen, co ty tutaj możesz nawyczyniać? Może lepiej wejść na górę. O, tu. Nie będziesz strzelał w tej turze. 44% szans. Ach, jednak za mało. No dobra. Adelasinda. Jest, no, powiedziałbym, że na równi z Ludburgis, jeżeli chodzi o doświadczenie strzeleckie. Tu przeczekamy. Tu też. Tą prawą flankę puścimy do przodu, jak tylko się zbliżą. I Hildeburg. Myślę, że tutaj poszedł strzał pięknie. Morale obniżone. Myślę, że przeciwnicy będą mniej skorzy do wyprowadzenia pewnych ataków. No i czekamy zresztą. Ten Cushing mi martwi. Kierują wszystko na prawą flankę. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ruch. Ja wiem, że oni tam przeczekali, co po niektórzy, ale to tylko może skutkować tym, że inne się przesuną do przodu. No i łucznik. Znowu z celowania. Horst tym razem stał się ich celem. I wciąż w Ludburgi spróbują. Arndt. No tych dwóch kuszników to jest... Ach, niebezpieczeństwo duże. Dobra. Ludburgis. 60% szans na upolowanie tego kusznika. Okej, okay, mocno ranione. Powinno zredukować jego zapał do ataku. Uuu, kogo by tu... Może wciąż spróbujmy tego... Dobra, 33% szans. Też nie. Tu zaczekamy. Kusznik podszedł. Ha. Zasłonił swojego towarzysza. Może nawet i lepiej. Oberwał mocno. Prawdopodobnie cios w głowę. No. Dobrze się spisałeś, Tajno. Bardzo dobrze. No i pierwsi przeciwnicy docierają do nas. Horst ma okazję zemścić się za strzał. No, mocno to zdemotywowało przeciwników. Okej. Okay. Tu zaczekamy. Tu wyprowadzimy cios. Tu również. Myślę, że pójdziemy... A tutaj. Zostało tylko dwóch łuczników. Zero kuszników. Okej. Okay. Adelasilda. 47 kontra 74. No to spróbuj z tego 74. Mocno ranione. Dobra.
on został nam jeszcze tylko, bo nie za bardzo jest jak w niego trafić, z racji faktu, że jest taki potężny. Dobra, zrób krok naprzód. Możesz zaatakować? No nie możesz zaatakować, więc zaczekaj. Tutaj mój włóczni. Tutaj też krok naprzód. Ale też nie możesz sięgnąć. Niestety. Dobra, zobaczmy, co przeciwnicy zrobią. Może go się wypuśćmy tu. Okto Kalwarii również. No i pięknie. Zwątpił dziad. Okej, mocno ranione. Mocno ranione. No i w sumie to tyle na tą chwilę. Jeszcze możemy tutaj wypuścić Arnda. Tylko, że... A, odsłoniliśmy Lyudburgis. Tych dwóch łuczników ma szansę ją upolować. O, ale raniony łucznik nie za bardzo podołał. Dobrze więc. Bardzo dobrze. Tu czekamy. I nasza kolej. Pięknie. No, musieli się mocno zdziwić, że uzbrojony w kolczugę żołnierz ich poległ tak naprawdę. Dobra, tutaj spróbujmy. Ach, tarcza. No tak, przecież bronił się. 31. Nie sięgasz. 52. Spróbujmy go upolować. Pięknie, trafienie. Niestety... No, ma fast adaptation, co sprawia, że jest bardzo niebezpieczne. Ale... No, musimy go spróbować upolować. 64. Spróbujmy dobić tego. No tak. Nie za bardzo wyszło. Dobra, pora zmienić troszeczkę plan. Podejść no tu. I Gods Minion leci do boju. Okej. Okay. Tutaj. I tak. 75. Dobijmy go. No pięknie. No pięknie. Wszyscy ci, którzy zostali z tyłu, nie mają już raczej wielkich nadziei na wygraną. Okej. Właśnie. Tu jest niestety... Dobra, zaczekaj. Ten będzie poważnym zagrożeniem. A ty łap tego łucznika, żeby nam nie zwiał. I może chodź tu. Okej. Ten śmiały ruch ewidentnie zaniepokoił przeciwników. ...74% szans. Aha, ale niestety na tarczę poszło. 88. Dobra, ranione. 70. Chyba zginie. Ach, ale jedna tarcza go uratowała. Jednak ta tarcza, kurczę, ich... Ach. Okej, dobra. Musztarda po obiedzie. Posprzątani. Pozamiatani. Czy to będzie już koniec tego wojownika? Jak najbardziej. Tu jeszcze się będą bronić. Co by nie mówić. Bo nikt oczywiście za darmo skóry nie odda. 26. No podejdź tu. 20. Podejdź tu. Okej.
Gosia. A, to pieska wypuścił. Dobra. Mocno obrywają. Pięknie. Tu też. No i tu też. Dobra, nie będziemy gonić tamtego jednego. It's over. Troszeczkę doświadczenia. O, Imma dostała poziom. Świetnie. Troszeczkę rzeczy na rozbiórkę. Myślę, że to mięso zostawimy. Te pojedyncze strzały również. Dobra, weźmy z powrotem to mięso. Dobra. O, 1300. Nie. Będziemy wierni i wykonamy to zadanie. Nie ma co sobie psuć dobrych relacji z miastami. Chociaż... No właśnie, Wellersheim jest dla nas, powiedziałbym, obojętne, więc... No, tylko tym byśmy sobie zaszkodzili na tą chwilę. Nie ma co. Nie ma co. Wracamy. Landro roztropny bierze od ciebie demoniczną statuetkę i ściska ją mocno, jakby odzyskał zagubione dziecko. Jego oczy lekko się zeszkliły, gdy patrzy na swój artefakt. Dziękuję, najemniku. To wiele dla mnie znaczy. Mam na myśli... Ach, miasto. Masz naszą wdzięczność. Przerywa, gdy na niego patrzysz. Jego wzrok kieruje się w kąt pokoju. Nasza wdzięczność, najemniku. Strażnik otwiera dużą drewnianą skrzynię. Liczysz korony i odchodzisz. Okej. Okay. Nadzechery. Tylko sporo ich. Dobra, wejdźmy do miasta. Jest ono otwarte. I posprzedajmy to, co nam będzie ciążyć. Na przykład nie potrzebujemy aż takiej dużej ilości kołczanów strzał na tą chwilę. I te tarcze. A, nie no, je możemy rozebrać śmiało. Więc nie będziemy tu na innym razie nic sprzedawali. I te nadcechery. Dobra, upolujemy je. Upolujemy je, tak wiecie. Dla zasady. O, bandyci? Nie, bestie nas bardziej interesują na tę chwilę. Bierzmy je. Och, muszą w góry uciekać. O kurcze, ile tutaj się będzie działo! Gobliny, bandyci, nadzechery! O, jest jeden bydlaczek. Przypuszczam, że ich będzie więcej. Okej, okej. Póki co jeden duży. 5, 6 średnich. 7 średnich. Okej. Okay. Upolujmy tego bydlaczka. Chociaż wiem, że... Kurde, co jest? Dobra, tu czekamy. Tutaj no. Tych średnich, tych średnich. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Okej. Okay. Zaczekaj. Chociaż kurczę, nie ma chyba sensu czekać. Dobra.
Oni już wykonali wszyscy swoje ruchy. Tutaj tylko mur włóczni ustawimy. Bo wiemy, że to bardzo dobrze działa. Zasłaniają rannych. Poniekąd to dobrze. Ale małe mogą się przerodzić w średnie po zjedzeniu zwłok, a średnie w duże. I wtedy te duże mogą jeść naszych ludzi. To jest największe zagrożenie tak naprawdę. Chronią go, kurczę. Czy to jest dowódca? W sensie alfa? Lider stada? Nie wiem. Ale wiecie co? Przeczekamy sobie na razie z tym. Tak. Te, które są z tyłu, tu też sobie przeczekamy. Tutaj przeczekamy. Jak podejdą. Tego ubijemy. Pięknie. Tu czekamy. Możemy bić. Ach. Okej. 54. To jest ryzykowne zagranie, bo może się uleczyć. Okej. Dobra, zredukujmy tą lewą flankę. Okej. Mur włóczni utrzymaj. Czekaj. Co zrobi Bosik? Stoi. Czekaj, Niech podejdą. No właśnie. Ci, co przeczekali, bo widać, że on, niektórzy przeczekali. Okej. Spróbujmy go dobić. Ach, pudło. Czekaj. Ty masz tu cel. Pięknie. Ty już atakowałeś. Czy żeby się pokusił? O, wycofał się. Dobra, to nie ma co. Stoimy w takim razie. Niech podejdą. Póki są małe, nie są zagrożeniem. O, właśnie. Ale jak już zaczną żreć zwłoki. Ta falanga, która do nas w tym momencie dotarła, to będzie wabik na nie. Tu zaczekamy. Myślę, że pora upolować tego, by próbuje tam się pożywić. Okej. Pięknie. Myślę, że kurczę, warto byłoby upolować Bosika. Tak jest. Tu mur włóczni utrzymuj. 63. Okej, pięknie przesunięty. I Liutburgis. Podobijaj. Ach. Dobra, Wegibert. Myślę, że tu. Co jest? Oni w jakąś panikę wpadają? Czy kipierą? Dobra. Okej. Myślę, że tego... Ach! Nie zginął. To są te średnie, one są o wiele bardziej wytrzymałe. Chociaż nie mają rogów. Więc trzeba by na pewno średnie. Okej, dobra, i wykonaliśmy ruch, tylko tak. Te, które są tu, no właśnie, się zaczynają pożywiać. Zaczynamy zabawę od nowa, nie? Dwa duże. Wręcz... Trzy duże, wręcz gargantuicznie duże.
Niedobrze. Dobra, trzeba je ostrzelać. Okej. Uch, uch, uch. Dobra, koniec tego. Pudło. Ale się broni. Dobra, chodź naprzód. Też do przodu. I co teraz? Kto ma tu nogi zapas, nie? Okej. Dobra, to sobie przeczekamy. Łap go. Ty chodź tu. Pięknie. Tu się skończył ci cel. Ty chodź do przodu. Dorothy w razie czego będzie miała możliwość oddania strzału. Znaczy strzał. Ciosu. Z drugiej linii. Krok naprzód. No i tu już nam zasłaniają. O kurde! Tak się bawisz? Krok naprzód. Dobijemy go? Ach, niestety przestrzelone. Krok naprzód. I spróbuj go upolować. Też przestrzelone. Te dwa uciekają. O, temu nie możemy dać uciec. To jest prawie, że pewne. Okej. Dobra, uratowana sytuacja. I sobie przeczekamy. I co? Pięknie. Kolejny poziom i ma. What? Mamy kilka. Ale tak. Ach, nie byłem w mieście, nie posprzedawałem, ale te dwie sieci możemy zabrać. I ten jeden shortbow też możemy odłożyć. No musimy, kurczę, rozłożyć te rzeczy. Najlepiej byłoby je rozłożyć, ale no niestety chyba będzie trzeba je po prostu sprzedać. Tak więc... Czy to są ślady również tych nadzecherów? Dobra, bandyci chyba poszli dalej. Sprzedajmy te rzeczy, które są nam zbędne, na przykład to. To też możemy de facto sprzedać. Na pewno nie potrzebujemy milicyjnych glewi dwóch. Tych dziobaków. Sztyletów w ogóle nie potrzebujemy. Nie używamy ich de facto. Dwa Zweihandery. Sprzedajemy ten lepszy w takim razie. I mamy tak. Wojenne łuki. Sprzedamy ten lepszy. Tą kuszę też lepszą sprzedamy. Na pewno te puklerze nie potrzebujemy aż w takich ilości. Dwie tarcze. Tak. Tych zwykłych tarcz już w ogóle nie używamy. Okej.
Zobaczmy. Ile mamy miejsca? 179. Ten kołczan. Myślę, że dwa kołczany spokojnie mogą zostać. A, i tego też nie używam. Antidotum. To takie rzeczy się mogą przydać. To też sprzedamy. Kupimy jedną, ale świeżą. Te kapy. I co? Nico. Tyle. Jak tam wygląda stan? 166. Okej, tu mamy jeszcze. Hatchet. Hatchety są najgorszymi toporkami, jakie mogą być, więc po prostu je oba opchniemy. Tak. Kilofa nie potrzebujemy. To jest narzędzie. Narzędzie AK broń. Falkion też. Okej. Okej. Dwa longaksy. Przedamy tego lepszego. Gdy będziemy potrzebowali, to naprawimy go. Okej. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Posortujmy go jeszcze. Weźmy te dwie deski. Opchniemy je gdzieś po drodze. No i dobra. Bandyci nam uciekają. Gońmy ich. Okto Kalwaria. Dobra. Każdy popełnia błędy. Bez ambicji na razie. Ścigamy tych bandytów. Mamy bounty board, więc liczę na to, że Butcher. Engage. Okej. Dwóch kuszników mają. 50-50-50. Dobra, to weźmy tego w środku. O, ale oni miętcy. Kruchi. Ten trochę twardszy. Okej. Ale wciąż nie chcą ich zasłaniać. O kurde, czekajcie, bo zły cel wybrałem. Ajajaj. Czy zasłonią go? Nie. Gdzieżby tam. Nie stosują taktyk. Po prostu lecą na pałkę. Dobra. To wykończmy tego. A idź. Okej. Butchera może załatwmy. Gdzie się wybierasz, panie? Okej, dobra. Niestety przesunęliśmy tak tego Butchera, że teraz chroni tego kusznika. Zajmijcie wyższe pozycje. Tu nie możemy. Tak. Ty się schowaj tu. Czekamy. Musimy do gości się przekopać. Gości też ustawić na wyższej pozycji. Niech no teraz podchodzą. Ten łucznik. A, to jest niebezpieczeństwo. Próbują nas obejść, więc pora będzie... Nadeszła pora na atakowanie tych. Którzy się... wybierają do nas flanką. Na przykład tutaj. I jego mość. Rzućmy daleko w tył.
No i rzuciłem w tył. Dobra. Nie wyszło. Okej. Okay. Może tu? Oj, poszło na tarczę. I to nie tego, na którego polowałem de facto. Ajajajajaj. Trochę nie tak. Trochę nie tak. Dobra, ten ma skórznię niestety. Albo lamelkę ma. Lamelkę ma. Dobra. Twardy orzech do zgryzienia nam się tu szykuje. Może tu? O, poszło na tarczę. Dobra, Gazminion, pokaż co potrafisz. Toporkowiec. Te tarcze w kształcie serc. To będzie coś ciężkiego do ogarnięcia. O kurczę, jak ci... Dobra, tyle, zaczekaj. Zaczekaj. No dobra, już tu się nic nie wydarzy. Ach, ten mistrz łucznictwa będzie wrzodem na dupie. Okej. Tylko 23% szans. I mają, tak. Dziabaki. Mają dziabaki. Okej. Widzę, że pospólstwo zaczyna się denerwować. A może dekapitacja? Okej. Tego się ewidentnie nie spodziewali. Tak samo jak ten kusznik podchodząc się nie spodziewał tego, że Gunhilda zrobi pchnięcie. Dobra. Bierzemy ich. Są już nasi. Pora się zabawić. Aj, przeładowałem. Zejdź. Jeszcze kurczę się odgraża. Menda jedna. Pora zapolować na świnie. Ach. Dobra. 33% szans. Raz, od pleców. Może, o kurde, może tu? Dobra. I tutaj spróbujemy go upolować. Chociaż jest, kurczę, w ciężkiej zbroi.
Horst. Tu na prawej flance będzie potrzebne wsparcie. Tak więc panowie kończcie tutaj, na lewej flance będzie potrzebne wsparcie, tak więc panowie kończcie tutaj zabawę. Gosia. No, ten zwiewa. Dobra, nie było tematu. Wejdź tu. Zrób krok do przodu. Ludburgis. Aha, aha. Co, nie spodziewałeś się, Mendo? Dobra. Myślę, że tu tak, tu już kończą zabawę. Lećcie tu. Niestety. Jakbyś podszedł tu, to zrobisz jeden strzał. Wystarczy. Chodź tu, pomóż Gosi. Chociażby męcząc go. Okej. A, padł. Dobra. Próbuję uciec. Jednak się wyrwał. To jest koniec. Niech uciekną. Christina dostała poziom. No i ma wciąż ma poziom. Sporo dobra. Na pewno to weźmiemy sobie. Te pancerze sobie weźmiemy. Clave sobie na pewno weźmiemy. W sumie chyba możemy wszystko. Tak, dobra. Nie było tematu. Nie było tematu. I kolejne zagrożenie w postaci goblinów. Tylko, że kurczę, noc nastała. Dusk. Okej. Okay. Jeszcze mają otwarte, więc możemy paść. Zobaczmy. Te wszystkie rzeczy myślę, że posprzedajemy. To jest Warhammer. Fajne. Zaraz go zweryfikujemy, czy jest lepszy od tego, co mamy. To nam potrzebne nie będzie. To crossbow, light crossbow też nie. Te pancerze. Okej. Okay. Posortujmy. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Ciekawego. Military pick. I tak, to jest zdecydowanie lepsze, więc to możemy spokojnie opnąć. I zobaczmy. Shortbowa też. Light crossbow też. Okej. Okay. Posortujmy. Jedzenie mamy aż na to, więc chill. I zobaczmy te gobliny. Rozglądnijmy się szybko za nimi. Gdzieś się tu szwendały. O właśnie. Tu są gołąbeczki. I nawet na nas polują. Nawet się ośmieliły nas zaatakować. Ach, trucizny. Czy ruszą do ataku? Kurczę, nie kwapią się. Pojedyncze jednostki tylko. Dobra, myślę, że zacznijmy od wyprzenia psów. Uczekamy.
Tu załatwione. Tu załatwione. Pudło. Czekamy. Też psa wypuśćmy. Łucznicy jeszcze są. Kurczę, strasznie długo trwa ich analizowanie. Chyba będzie trzeba jednak przepuścić tą szarżę. Strasznie dziwnie się zachowują, tak jakby niby podążały za nami, chcąc nas upolować, ale teraz nie kwapią się do tej walki. Wiem, że mają dużo łuczników i to może być podstawą do takiego działania. Gdzie ty możesz? O kurde. Spróbuj. Dobra, dobra, wyszło. Zaczekamy jeszcze. Dobra. Zostały nam dwie psiny tylko. No, to myślę, że nie był dobry ruch. Kurczę, wciąż odtruwają. Dobra. Ewidentnie ruszyli do ataku swoim lekką jazdą. Chociaż dla goblinów to raczej powinna być ciężka jazda, nie? Jeżdżą na wilkach, na wargach. Dobra. Mocno nacierają na obie flanki naraz. Nie wiem, czy te psy sprowokowały ich do takiego działania. Czy fakt, że zginęło ich dwóch i ich gobliński kusznik został mocno raniony. Ach, no właśnie. Straciliśmy psa. Dobra. 36, 45. Lecimy tu, w tą mań. Okej. Mamy z tej strony. 48. Dobra. Czekamy. Ludburgis zemści się za swojego kupila. Próbujmy upolować w takim razie tego jednego z gąbackich najeźdźców. Okej, pudło. Odejdzie. Ach! Odgraża się. Czekamy, 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 czekamy. Tu mur włóczni damy. Tu czekamy, czekamy. Podejście numer dwa. Tym razem chybione. Okej, okay, czekamy. Kto się może zrobić pierwszy krok? Okej. Okay. Czekamy. Idź za gościu. Pięknie. Się wstrzymujemy. Dobra, tu się już wstrzymujemy do końca. Ach. Dobra. Bardzo dobra. O, to już gorzej. I na szczęście od frontu postanowili atakować. O, dobra. Wszystkie nasze wabiki, tak to nazwijmy, ucierpiały. O, dobra, i mocno nas flankują.
mocno flankują. Przydałby się jego łuka trupić. Ale póki co... A, no tak, trucizna. Dobra. Dobra, o, to jest idealne. Dobra, przełam bronę. Okej. Okej. Dobrze. Jak podejdziesz tak, podejdź tak. Okej. I ty wpadaj na górę. Nie ma takiego jeżdżenia. Ty leć tu. A ty leć tu. Dobra, Gosia sobie poradzi tu. Na pewno się nie spodziewali takiego obrotu spraw. Niepokoją mnie tylko ci łucznicy. Strucie... O kurde, ale się uparli na niego. Dobra, tu sobie całkiem nieźle poradzi. Tu Krystyna też. O! Oj. Albo jednak Krystyna będzie potrzebowała wsparcia. Chyba nie wiecie, na co się piszecie. Unieruchomiona Gunhilda to wcale nie jest... Gadzminion mocno obrywa. Dobra. Zabijmy jego. Nie udało się. Tak. Break free. Dobra, nic z tym już nie zrobisz. Do tyłu też się nie cofniesz. Czy ty jesteś ranny? Jesteś poisoned. Dobra. Ludburgis też jest. Ach. Dobra. Myślę, że potrzebne jest wsparcie tu na dół. Okej. Tak. Tak. Raz, dwa. Tyle. Okej, i tutaj możemy zrobić strzał. Raz. Raz. Dwa. To będzie próbował uciec, ale nic z tego. Jak stracił wierzchowca, to już nie jest taki skory do zabawy. Dobra, krok naprzód. A nie! Jeszcze brakuje, żeby nam Gadzminiona dobili. Albo inne. Ubili jednego. O nie, 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 nie. To jest bardzo zły obrót spraw. Ten się wykrwawił i zaczęli się wycofywać.
ten też. Dobra, dorwać wszystkich tych, którzy są z tyłu. Tyle. Okej. Raz. Dwa. Tullius Burgis. Ach. Zaczekajmy. Leć już tu. Dobra, Gadzminion, pomóż mu. Okej. Okay. Uratowane. Break free. Lećmy tu. O kurczę. Tu zostało ich jeszcze trzech. Prawdopodobnie będą się wycofywać. Dobra. Podejdź tu. Podejdź do gości. Dobra. Do przodu. Tyle. Do końca tury koniec. Chociaż Ludburgis mogłaby jeszcze strzelać, ale... Tutaj nam... A! Kurde, no! Ale teraz lipę zrobiłem. Okto Kalwaria jest w tym bezpieczeństwie. No właśnie. Wzięli go z dwóch stron. Ale dobra, bo jakoś to nawet może i wyszło. Można by powiedzieć, że fortel zadziałał, tak? Ale tutaj z fortelem nie miało nic wspólnego. Poza graniem. Po prostu zapomniałem, że Okto Kalwaria, że to początek mojej tury jest, a Okto Kalwaria jest de facto troszeczkę później. Okej, okay, dobra. Gosia musi lecieć pomóc. O, tu. Lećcie do przodu. Tutaj jest dużo, już nie zdziałamy. Ty się lepiej trzymaj z tyłu. Też. Nie. Nie. Możesz podejść tu na wszelki wypadek. Dobra, it's over. Dajmy temu goblinowi już spokój. Krystyna! O! Kurde. Kurde. Jeszcze w dodatku straciliśmy lód. W sensie jej zbroję. Zostało tylko hełm. Ach, to była bardzo zła decyzja. Bardzo, bardzo zła decyzja, jeżeli chodzi o wypuszczenie Krystyny w tamtym kierunku. No ale dobra. Trudno. Trudno się mówi. Trzeba ponieść konsekwencje swoich złych decyzji. Ale za to możemy znaleźć... Może znajdziemy kogoś innego na miejsce Krystyny. Na początek może... Sprzedajmy rzeczy, które mamy. Tak. A wszystko to, co po goblinach. W sumie nie. Nie. Inaczej. Obóz. Zacznijmy od tego, że musimy wyleczyć naszych ludzi. Wszystkie kontuzje muszą zostać zaleczone. Jesteśmy w twierdzy, więc... Mamy dwóch ludzi w obozowisku. Dalej. Salvage. Trzy osoby do Salvage'u. I tak. W Salvage'u wszystkie te goblińskie sprzęty. Liczę na to, że będzie około 50, jak nie setka. Te bole, ta tarcza. No i zobaczmy, czy coś jeszcze możemy. Mamy hełm Krystyny. No, idealnie. Prawie wszyscy ludzie już są wyleczeni.
zebrane w pierniki jedzenia, ludzie wyleczeni. Time to get moving. Okej. Cztery psy. Pytanie, czy brać wilki, czy brać psy? O. Dobra, weźmy dwa psy, weźmy dwa wilki. Okej, zobaczmy. To się nam na pewno też opłaca sprzedać. Posortujmy to. Git. Teraz zobaczmy, czy możemy kogoś nająć. Kogoś, kto będzie pełnił rolę tanka na lewej flance. No mamy Violę. Violę. Ale... myślałem jeszcze nad Sewerynem, ale ten, jak widać, ma predyspozycję bardziej do łuków, czyli to odpada. Tu mamy Lumberjacka. Dezertera nie chcę, bo to się może źle skończyć. Łowca. Kurczę, można byłoby jego wziąć. Zobaczmy. Byłby kiepski do walki. Ludgut. Ewentualnie. Ale... dobra, 13. 30. Ale też ma kurczę. Ach... dobra, Viola. Zatrudniamy cię. I myślę też o... o tak, o nim. Medicine Ingredients. Myślę o kimś, kto będzie w obozie. Podobnie jak osioł. Dobra. Mniejsza o to. Zobaczmy ją. W takim razie. Perki. Ma trzy poziomy. Ach, tylko że no, niestety nie ma w walkę. Okej. Okay. To był raz. Morale na pewno trzeba jej podszprycować. I życie. Dobra, dwa poszły za jednym zamachem. To Bugs and Belts. Unlock. Ma 86 fatigue. No, powiem szczerze, że bardzo Spearwheel na początek byłby dobry z racji faktu, że no, milicyjna glewnia, milicyjna włócznia to tak kiepski deal, ale my tu mamy kilka rzeczy, które ci się mogą przydać. Po pierwsze, dostaniesz psa. To jest raz. Po drugie, dostaniesz mail kofa. Ach, już mocno nadwyrężone. Jest 105, 170. Tu jest ładne, 306. Tylko mi trzeba naprawić. Dobra, może nie będziesz na początek super efektywna. Glewia. Glewia. Milicyjna glewia. Glewia. Zdecydowanie poprawi to twoje predyspozycje bojowe. Okej. Okay. No i dobra.
Mamy już ją przystosowaną. Masz psiaka. Po drugiej stronie też masz psiaka. Tutaj Houndmaster, więc wilczek i również wilczek dla Ludburgis. Dobra. Imma, zobaczmy. Tobie przydałby się atak, obrona, zdecydowanie, i udźwig. Dobra. I jeszcze jeden? Nie. Dobra, to perki. Możemy z trzeciej linii. Brownie. Tak, zdecydowanie. Brownie to jest coś, co będzie ci potrzebne. Dobra. Tyle. Izbrand, ty i te twoje psiaki. Myślę, że nie ma co dalej brnąć w jego waleczność, więc dobra, czekajcie. Tu mamy dwa, cztery, sześć. Tu możemy sięgnąć aż. Okej. Dobra, bierzemy to. To jest coś, co, o co nam chodziło. Ty jesteś waleczną postacią. Ale z tą walecznością jest pewien problem. Weźmy ci morale. Weźmy ci atak. I weźmy ci życie. Okej. Okay. Zobaczymy, jak ten pak zadziała. Dobra. I lecimy dalej. Ono. Ono, ty potrzebujesz atak. Ono, ty potrzebujesz... Morale masz wysokie. Życie i... Udźwig. Bo nie ukrywam, chyba ci będziemy musieli troszeczkę bardziej opancerzyć. I perk. Ha, z tobą troszeczkę jest ciężej pod tym względem. Double strike? Myślę, że nie ma sensu. Myślę, że Fearsome, gdyby zaszli od tyłu, to będzie dobra rzecz. No i w sumie tyle. Tyle, jeżeli chodzi o naszych ludzi. Krystyna niestety pożegnała nas. Co szkoda. Ale takie życie w średniowieczu, tak? Na jej miejsce przyszła nowa osoba. Viola. Której trzeba swoją drogą naprawić. Tak więc ja sobie tutaj jeszcze przeobozuję, a na tą chwilę myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak więc jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczanych przeze mnie filmach, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie walnąć dzwona, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeżeli chcielibyście wyrazić swoją opinię w inny sposób niż przy pomocy łapek, to śmiało, sekcja komentarzy należy do was. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczyska, ludziska. Hej, hej!